kochani, ja jestem Kinia i witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w mojej garderobie, nie bez powodu, bo dzisiaj będziemy nagrywać filmy, znaczy ja będę nagrywała filmik, nieważne, pod tytułem Mój codzienny makijaż. Bardzo dużo osób prosiło, żebym takie coś nagrała. W sumie mój makijaż codzienny to nic specjalnego, bo rzęsy mam zrobione. Jak widać, brwi mam zawsze henne, a teraz akurat nie mam, nie wiem czemu. Nie wiem czemu nie mam tej henny, jest mi bardzo przykro z tego powodu. I mój makijaż troszeczkę inaczej wygląda niż makijaż tych innych youtuberek, które tak dużo nakładają tych kremów na twarz i w ogóle to wszystko jest takie idealne i tak bardzo dbają o swoją cerę, no bo ja praktycznie w ogóle nie dbam. Nic praktycznie nie robię, nie nakładam żadnych takich jakichś kremów ani nic. Także bez zbędnego przedłużania zaczynamy. A więc ja zaczynam od nałożenia bazy z NYXa. I to jest właśnie jedyna rzecz, którą daję pod podkład. Żadnych kremów, żadnych w ogóle nic. Po prostu ta baza z NYXa Angel Vibe. Nie Vibe, Veil. Sorry, wiedziałam, że to pomylę, nie znam się na tym wszystkim. Słuchajcie, jest to baza matująca, stąd ten błysk, Boże, co ja gadam, baza matująca błysk. Jest to baza matująca, jest to baza matująca i stąd właśnie ten mat na mojej twarzy, naprawdę bardzo polecam, jeżeli macie skórę tłustą, bardzo taką, wiecie, że ona po prostu bardzo szybko, wiem jak to wytłumaczyć, że bardzo szybko pod podkładem, najczęściej w tych miejscach, zaczyna się świecić. Pod podkładem nałożycie chociaż tonę pudru i po prostu po jakiejś godzinie, dwóch, zaczyna Wam się tutaj świecić to cała maska na Waszej twarzy. I właśnie dla takich osób polecam bardzo tą bazę z NYXa. Jest po prostu dla takich osób z taką skórą jak ja. W dalszej kolejności mamy podkład z Rihanna Fenty Beauty. Jest to odcień, nie wiem jaki, dobra już wiem, 150. Jest to odcień 150 i kochani, szczerze Wam powiem, że bardzo i to bardzo gorąco polecam ten podkład. Naprawdę sprawdza się bardzo dobrze. Słuchajcie, ja nie umiem robić jakichś takich recenzji w ogóle, bo te inne youtuberki to tak, wiecie, znają skład tych produktów i w ogóle, a ja nie znam żadnych składów. Po prostu gorąco Wam go po nałożeniu tego jakże cudo... Produkt swojego zamówienia został wysłany. Okej. Po nałożeniu tego jakże cudownego podkładu przychodzi czas na korektor pod oczy, tutaj na czółko, na bródkę i na nosek. I jest to korektor z NYXa o odcieniu Albaster. Dobrze przeczytałam? Albaster, tak. I zaczynamy. Dobra, a więc po nałożeniu tego korektora cudownego i tego cudownego podkładu otrzymujemy taką oto maskę na twarzy. Kochani, Boże, czekajcie, koło tego kolczyka jeszcze. Bardzo boję się koło niego tutaj dawać tego pudru dużo, podkładu, dlatego nie robię tego w tym miejscu dużo, może widać takie trochę czerwone. Ej, bardzo widać, dlaczego tak widać? Nigdy tego nie było tak widać. Bardzo mnie to martwi. Słuchajcie, dodamy tutaj jeszcze troszeczkę korektora może. Dodamy tutaj troszeczkę z tego korektora. Dobra, jest. I słuchajcie, ja na ogół używam tego oto pudru z Benefitu o odcieniu trójki, ale no jak możemy zauważyć,
No już tak jest na wykończeniu, już tutaj. Fajne lustereczko. Już tutaj praktycznie wiecie, musimy się z nim pożegnać. Dlatego w tym wypadku użyję pudru z Rimmel, odcień również 003, tak samo jak w Beneficie. No tutaj jeszcze go troszeczkę mamy. Także właśnie tym utrwalę mój makijaż. Przychodzi czas na brwi. I do brwi używam również z Benefitu tej oto pomady. Jest to numer 3,5. Tym razem nie 3, bo puder był 3. Drugi puder też był 3, no a teraz jest 3,5. Bardzo lubię tę pomadę za to, że spójrzcie. Ona ma do tego pędzelek i ten pędzelek naprawdę jest fajny. Ja go używam, a pamiętam, że kupowałam do brwi, teraz nie wiem gdzie on jest, sobie strasznym bałaganem. Ja zawsze do brwi kupowałam oddzielny pędzelek z Inglota za 50 zł około, a tutaj razem z pomadą. Razem z pomadą mamy taki oto fajny pędzelek. Gotowe brwi wyglądają tak, no jakoś nic specjalnego, słuchajcie, ja im zbyt dużo uwagi nie poświęcam. Jezu, nie wytrzymam z tą lampą, sięgam, cały czas mi się zgasza. Nie poświęcam im jakoś zbyt dużo czasu, po prostu jadę tam, gdzie jest kontur i po prostu robię tak, żeby po prostu były ciemniejsze i tyle. I kolejną i przedostatnią rzeczą, jaką robię w moim makijażu, jest to... Jak to się nazywało? Konturowanie. Jest to konturowanie, słuchajcie. I używam do tego bronzera z NYXa. Nie wiem, co to jest. A, ja dobra, już wiem. Kalibobo 5. A co wam mogę powiedzieć o nim? Że jest bardzo fajny, bo jest bardzo ciemny. I ja go bardzo lubię. Jeżeli go za dużo nałożę, to po prostu go... rozblendowuję pędzelkiem do pudru. Kochani, to jest cała filozofia mojego makijażu, w jakim najczęściej nagrywam TikToki. Nie ma tutaj nic specjalnego. Moim zdaniem to jest bardzo naturalny makijaż. Co tutaj mam? Podkład, puder, korektor, brwi zrobione i konturowanie bronzerem. Nie ma tutaj nic zbyt specjalnego, zbyt skomplikowanego, bo to nie są, wiecie, jakieś kreski, bo że tutaj jakieś brokaty, jakieś cień do powiek, ale oczywiście takie makijaże też wykonuję, także dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście film, w którym po prostu pokażę wam troszeczkę inny makijaż, troszeczkę bardziej szalony w moim wydaniu, więc to na pewno będzie coś wspaniałego, coś szalonego. Koniecznie zostawcie subskrypcję, like, łapkę w górę i wpadajcie na mój Instagram i TikTok, gdzie nazywam się kinia.wiczyńska. Dziękuję bardzo wam za obejrzenie i widzimy się niebawem.